Uroczystość Wszystkich Świętych, bardzo ważna uroczystość. Spójrzmy na początki tego święta. Otóż rodzi się ono w IV wieku pod nazwą Uroczystość Wszystkich Męczenników, ponieważ większość świętych w wczesnym kościele była męczennikami, którzy oddali swoje życie za Jezusa. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że dla pierwszych chrześcijan przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela, przyjęcie wiary w Niego było równoznaczne z wyrokiem śmierci. W większości, w wielu przypadkach, wyrokiem śmierci bardzo brutalnej, męczeńskiej. Tak więc widzimy, że święci dosłownie często oddali swoje życie za Jezusa. Co my oddajemy dzisiaj? Jak widzimy, nie jesteśmy zbyt bardzo chętni, by oddać niczego w naszym życiu. Dla wielu z nas pójście do kościoła jest zbyt wielkim wyrzeczeniem w niedzielę. Czy przystąpienie do spowiedzi świętej przynajmniej raz w roku, czy nie spożywanie mięsa w piątek? W XXI wieku my, przyjaciele w Polsce i tutaj w Ameryce, nie musimy oddawać swojego życia za Jezusa. Nie cierpimy prześladowań jeszcze. Ale wielu z naszych braci i sióstr umiera każdego roku w bardzo trudny sposób na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach właśnie za wiarę w Jezusa Chrystusa. O, bardzo często traktujemy wiarę jak chodzenie na zakupy. Nie podoba mi się muzyka, homilia jest zbyt długa, za krótka, nie ma w niej dowcipu. Odrzucamy przykazania, które nam się nie podobają, które są nam niewygodne, które są w sprzeczności z naszym trybem życia. To my ustalamy, co jest dobre, a co złe. To my robimy zakupy. Zmieniliśmy naszą pozycję z bycia uczniami, naśladowcami, do po prostu bycia kupującymi to, co nam się podoba i odrzucającymi to, co nam się nie podoba. Gdzie święci w niebie przypominają nam, że to nie jest to, o co chodzi w Królestwie Bożym. Że chrześcijaństwo to nie jest łatwa rzecz. Chrześcijaństwo to jest wąska brama, wąska droga do podążania za Chrystusem. I przyjaźń z Jezusem nie obiecuje dobrej polisy na życie. Nie obiecuje odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mamy. Przyjaźń z Jezusem obiecuje nam Królestwo Niebieskie. Większość świętych oddała życie, oddała wszystko za Jezusa. My dzisiaj często nie jesteśmy skłonni oddać niczego, żeby za Nim podążać, dla Niego. Czy nie jest to smutne, jak bardzo ta rzeczywistość się zmienia? Prośmy więc świętych w niebie o wstawiennictwo, byśmy na nowo mogli zobaczyć, że Chrystus powołuje nas do świętości w naszej codzienności, że i my jesteśmy powołani do podążania za Nim, do posłuszeństwa Jemu, nie do tylko bycia kupującymi w Królestwie Bożym.